Nałożył się dramat rabacji, de facto wojna domowa i zaborca rękami chłopskimi, stłumił z rybkich patriotów, cynicznie ich wykorzystując, co do tego nie ma cienia wątpliwości, oni użyć się dali, ale równocześnie musieli mieć świadomość, w kategoriach psychologicznych oni odreagowali te wieki. Te wieki poniewierki nic nie znaczenia, bo to byli poddani, skazani naprawdę na siebie sami. Do nikogo się nie można było kompletnie odwołać, a oprócz tego Gut, ślepy rewolucjonista, to nie tylko w Galicji, w ogóle w skali świata to się potwierdza od zawsze i dalej to ma miejsce. Spójrzmy, co robią ci różni uchodźcy ze świata islamskiego do nas, między innymi z powodu tych zagrożeń, no i realiów życia, jakie tam mają, więc nie będę wchodził, to jest osobny zupełnie temat. No i nastąpił dramat. Objął także te tereny. Najwięcej zginęło oficjalistów, właśnie tych urzędników pańskich, z którymi ten pański chłop na co dzień miał do czynienia, ale także sporo Bogu ducha winnych. No, za Lasowej nowy dzierżawca, Felix Jakubowski, dopiero niecałe parę miesięcy dopiero był, jakby był, przepraszam, skurczybykiem, to jeszcze nie dał się we znaki tym chłopom. No bo za mało miał czasu, tak. A też padł ofiarą, nie za Lasowanie go zabili, tylko przyszła hałasna strzemesnej, bo oni szaleli straszliwie. Natomiast Zalasowanie się włączyli w Rygnicę, żeby była sprawa jasna. Dosyć tutaj znaczący udział wzięli, co do tego nie macie nie wątpliwości. Sami Ryglicy chłopi stosunkowo mało, może dlatego, że tu już była szkoła trywialna. Już więcej było czytających i piszących od prawie 20 lat. No, może ją skończył Michał Witalis. Nie wiem, bardzo możliwe. Obrót szkolny był taki, dokumentów nie ma z tego okresu, ale bardzo możliwe. Szkoła w ostatecznym rozrachunku swoją rolę odgrywa. Jest jeszcze, proszę Państwa, jeden wątek, bo szaleli w czasie rabacji tak zwani urlopnicy. To w ogóle mało się o tej kategorii mówi, a to ma olbrzymie, że tak powiem, oni, to był zły duch rabacji. Co to byli urlopnicy? Otóż w Austrii wtedy obowiązywała powszechna służba wojskowa. Zresztą ona zaraz weszła, jak tylko przyszedł zabór, ale to znowu osobna historia. Najpierw była dożywotnia, a od 1802 roku 10, 12, 14 lat zależało od formacji, do której ktoś został skierowany. Ale rzecz polegała na tym, że do czasów końca epoki napoleońskiej Austria wojowała non-stop. We wszystkich wojnach, koalicjach antynapoleońskich brał udział poza 1/4, w której nie uczestniczyła, zawsze dostawała regularne lanie. Zawsze była, że tak powiem, no, finansowana głównie przez Anglię. W Europie wręcz żartowano, że Anglicy są gotowi walczyć z Napoleonem do ostatniego Austriaka. Z Galicji wyciągnęła wtedy Austria ponad 100 tysięcy rekruta, kości są rozsiane od Gibraltaru po Moskwę. Między innymi z tego terenu pewnie też. Ale potem, przez 30 prawie lat, po kongresie wiedeńskim, Austria z nikim nie wojuje. Zresztą leczy rany, likwiduje deficyt, bo no, po prostu państwo zbankrutowało, dlatego niewiele wydaje na wojsko. Ale dekret do obowiązku służby wojskowej obowiązuje, więc brano, jak osiągnął wiek poborowy, do tak zwanego asenterunku, czyli stawał przed komisją do poboru. Pojęcie asenterunek zniknęło dopiero, ja pamiętam, w opadach jeszcze mojego ojca, dopiero w latach 50. ubiegłego wieku. Już dawno Polska powstała, ciągle mówią się o asenterunku. Idą do poboru, to spadek po epoce zaborowej. I teraz ci, że tak powiem, konskrybowani, to się znowu tak nazywało fachowo, czyli przewidziani do służby wojskowej, otrzymywali urlop, bo armia, państwo nie potrzebowało tylu żołnierzy, tylu rekrutów. Ale on jako urlopnik właśnie, konskrybowany, uważał się, że on jest cesarski.
A dziedzic, bo on był wcześniej jego poddanym, uważa, że on jest jego, a więc zagonił go do pańszczyzny. I były permanentne konflikty między dziedzicami, służbą dworską, a tymi właśnie urlopnikami, i oni najbardziej szaleni. Taki na przykład Jędrzej Gębcak, szalał taki urlopnik w Krzyszowie. Wójt Smoła uratował proboszcza przed nim, bo by go był zabił. Czy taki tam z Grychowa i z Poznachowic Dolnych, generalnie Myślenickie, paru innych urlopników atakowali dwór Wiśniowej, rej tutaj w tym wszystkim. Wszystkich wodzili, a całe towarzystwo było jeszcze pijane, żeby była sprawa jasna, bo proszę Państwa, takiego pijaństwa, jakie było na wsi w połowie wieku XIX, nie było w całej historii Polski, ani przedtem, ani potem. Z jednej strony karczma to było główne źródło dochodu, z drugiej strony nędza i beznadzieja. Efekt był taki, że śpiewała ta pijana halastra. Gore dwór, jeśli dwór, daj pokój. Jeśli karczma, daj nam znać, pójdziemy ją ratować. To oddaje istotę sprawie. Po Rabacji przyszedł tutaj do Tarnowa biskup Józef Alojzy Pukalski od 1851 roku, najdłużej zresztą rządzący diecezją biskup tarnowski, bo 35 lat. Zaraz po objęciu roli biskupa odbył wizytację duszpasterską w wielu parafiach, a potem te swoje wrażenia zawarł w liście do diecezji, odczytywany przez proboszczów zamku. I pisze z przerażeniem, że przyjechał w czasie sumy, a suma to wtedy zwłaszcza na wsi na niedzielę najważniejsza msza. W czasie sumy przyjechał do jednej z parafii, nazwy na wszelki wypadek nie wymienia, i był przerażony, bo w czasie sumy kościół pusty, a karczma obok pełna. Absolutnie. To z tego okresu pochodziła no, bluźniercza wręcz śpiewka, którą ja jeszcze pamiętam jako dziecko, jak ją śpiewała chodząca po wsi podpita kawalerka. Chwała Panu Bogu chwała, że się kościół spoliła, karczma została. No, tak to bywało. Rano do wojska tych konskrybowanych, to oni sobie tak podśpiewali. To opisał Błażej Pawłowicz taki o... Ewelina zna, taki pierwszy w zasadzie no, autor takiej etnografii zalasowej. Między innymi mówił, że ci konskrybowani, będąc w koszarach w Tarnowie, śpiewali sobie. Wzięli mnie do wojska, płet czerwone dachy, cuprynę oszczyli tarnowskie czarachy. A antycypując swój przyszły ewentualnie stan rzeczy, znowu sobie wyśpiewali. Jak ja sobie pójdę na wojenkę śmiało, oddam Bogu duszę, cesarzowi ciało. Oddam Bogu duszę, niech ta pokutuje, cesarzowi ciało, niech się ugotuje. Inne tego typu historie. W każdym bądź razie dopiero cały ten dramat Rabacji Galicyjskiej właściwie to spłynęło formalnie jak woda po gęsi. Bo właśnie 2-3 dni trwała Rabacja. Wszystko się formalnie uspokoiło, wrócił stan rzeczy, niby, ale to już nie jest ten sam chłop. On już naprawdę nie chce być poddany. Tyraliery wojska chodziły po wsiach, zmuszając chłopów biciem do odrabiania pańszczyzny z powrotem. Zmasakrowali się na przykład cały Szydła. Batalion przeszedł przez Szydła, przez wszystkie przyciółki i biciem ich zmuszano. Niewiele to pomogło. Po prostu wszyscy sobie wreszcie zdali sprawę. Pańszczyzna jest takim anachronizmem, że tak się dłużej żyć nie da. I w konsekwencji mamy wioskę ludu, uwłaszczenie chłopów i dopiero poddanego stał się obywatel. Ale to był taki szok i taki przeskok, że oni w ogóle nie mieli świadomości, co to znaczy być poddanym, a co to znaczy być obywatelem. Pierwszym przejawem, że tak powiem, skorzystania przez chłopów galicyjskich ze statusu obywatela to był 14 czerwca 1848 roku, kiedy po raz pierwszy w historii w ogóle polski galicyjski chłop poszedł do lokalu wyborczego.
bo były wybory do parlamentu austriackiego w Wiedniu. Nie wiemy, ilu wzięło udział, niewielka część. Po pierwsze, wszyscy byli analfabetami, że ma się było podpisywać w lokalu wyborczym, ale to komisje uznawały i tak zwane przez krzyże załatwiono sprawę, czyli stawiał krzyżyki, to była jasna sprawa, ale gruchnęła plotka, że podpis w lokalu wyborczym na liście oznacza, że chcesz powrotu do pańszczyzny. No to kto chciał? No to nie poszli. I dowcip polegał na tym, że trzeba było zmiany pokoleniowej, aby mentalność się zmieniła, żeby wieś zrozumiała, co to znaczy przestać być poddanym, a stać się obywatelem. I jednym z tych, który to zrozumiał i swoją rolę odegrał, był Michał Witalis, ale to daje wprowadzenie do następnego wystąpienia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu doktorowi Janowi Herdzie. I proszę państwa, ja chciałbym przedstawić trochę migawek jeszcze z Rabacji Galicyjskiej. Przede wszystkim takich troszkę ciekawostek i rzeczy z Rygic. Będę troszkę skakał, ponieważ wiele z tych rzeczy już tu pan doktor Jan przedstawił bardzo dobrze. Więc przede wszystkim najważniejsze rzeczy. Związki przyczynowo-skutkowe tej Rabacji, o których już bardzo dobrze usłyszeliśmy. Rabacja w gminie Rygice. Michał Witalis i ciekawostki o Rabacji. I proszę państwa, przyczyny tej Rabacji galicyjskiej. No to tak jak wcześniej mówiliśmy, chłopi musieli odrabiać niekiedy 4 do 5 dni pańszczyzny. To wyobraźmy sobie, że dzisiaj od rana do wieczora codziennie od poniedziałku do piątku musimy robić. I jeszcze mało tego, niekiedy ta pańszczyzna była jeszcze większa w niektórych dworach. I mało tego, trzeba było brać dzieci, aby tą pańszczyznę można było odrobić. Bogaci chłopi orali na przykład wołami, końmi, ale byli biedni, musieli robić to ręcznie. No to ręcznie pługiem orać pole, proszę państwa, to jest kilkadziesiąt kilogramów takiego pługa. Następna sprawa, chłopi posiadali maleńkie poletka. Było tutaj w Galicji bardzo duże rozdrobnienie. Jak to się podzieliło później na kilkoro dzieci, no to praktycznie nie było jak rodziny utrzymać. Ogromna bieda. Następna sprawa, niektórzy w ogóle nie posiadali z chłopów pola. Byli właśnie to komornicy. Oni przesiadywali jako służba u innych chłopów. Za resztki jedzenia niekiedy. Za żadną zapłatę. Następna sprawa, zacofanie ogromne wsi. Tutaj nie było tak jak dziś, że rolnik, widzimy nowoczesne traktory, klimatyzacja, nie wiadomo co. Tylko rzeczywiście nie było nawet narzędzi do tego, żeby robić. Chłopi mieli ten prosty cep, mieli tą prostą kosę i te najprostsze narzędzia. Następna sprawa, to o czym pan Jan właśnie wspomniał. Ekonomowie wymagali od chłopów, brutalnie egzekując. Zakuwali w gąsiory, jak taki chłop nie robił. Robili przeróżne inne rzeczy, cięgiem bito go, bito batem, za nierobienie chłopa. I to byli właśnie ci, ta służba z dworu. Następna sprawa, rozdrobnienie gruntów. Widzimy to do dzisiaj. To jest nasz krajobraz, tak zwany kulturowy Pogórza. I tutaj akurat Wiodłowej. Widzimy, jak te pola do dziś są rozdrobnione. To są malutkie poletka, nie przekraczające hektarów w większości. Bieda, proszę państwa. Przede wszystkim złe warunki sanitarne. Duża śmiertelność. I średnia życia to niekiedy nawet była właśnie 30 lat takiego chłopa. Choroby, które rozprzestrzeniały się. I z drugiej strony, chłop płodził stosunkowo dosyć dużo dzieci. A dlaczego? Bo ta śmiertelność wśród tych dzieci była mała. I żeby zajmować się później gospodarstwem, ktoś z tych dzieci musiał przeżyć. Bardzo często dzieci umierały, niekiedy nawet z głodu w takich rodzinach. Proszę, tutaj właśnie pokaz jeszcze przełom 19 wieku. Tak dzieci na wsi w łachmanach chodziły. Wy teraz tutaj w szczególności zwracam się do młodzieży, macie wszystko praktycznie, nie wiecie co to jest prawdziwa bieda. Także warto czytać o tej historii. Następna sprawa, ciężkie do spłaty podatki, służba wojskowa. To o czym właśnie pan Jan wspominał. No i często wracano jak? Wracano albo proszę państwa nieżywy w trumnie do Polski, albo wracano jako inwalida wojenny, który nie mógł zajmować się gospodarstwem, musiał zajmować się dzieci żona. Następna sprawa, opłakany stan szkolnictwa. No niestety tych szkół było bardzo mało. I często uczono się najprostszych takich rzeczy, naprawdę trywialnych. No to mówi się dzisiaj, że coś jest trywialne. Najprostsze, takie najprostsze do zrozumienia. Nawet to nie było liczenie w tej szkole, tylko takie rachowanie, że tak powiem. I
bardzo słaba kadra pedagogiczna. Nauczyciele nie tak jak dzisiaj, że idą na kilka uniwersytetów w Polsce, tylko kiedyś to był Lwów, także Ukraina dzisiejsza, trzeba było jechać aż tam. No i bardzo słaby ten Uniwersytet Krakowski, który ci zaborcy marginalizowali w zupełności niemalże. Tam ta kadra naukowa była bardzo słaba tych nauczycieli. Nauczyciel w szkole nocował. Słuchajcie, był jeden nauczyciel, który uczył wszystkiego, jeżeli był w takiej szkole, i on sobie mieszkał w tej szkole. I młodzież tam przychodziła. Następna sprawa. Wpływ właśnie tych władz austriackich. Gloryfikacja cesarza. Chłop nie był pański, tylko był właśnie cesarski. I to starała się ta właśnie te władze austriackie wpajać chłopowy. No i byli ci urlopnicy, o których tu właśnie pan Jan świetnie przedstawił. No i starosta Józef Breń von Kallenstern nakazał chłopom tłumić to powstanie. Oni przyjechali w około liczbie 70 do niego przed rabacją galicyjską i zapytali się, co mają robić. A on powiedział, że za żywego chłopa dostajecie 5 złotych rejskich, za zmarłego 10 złotych rejskich. Także tu była prosta odpowiedź. On wydał, o ile dobrze pamiętam, około 5000 złotych rejskich na tych chłopów. Dzisiaj trudno by ten pieniądz dokładnie przeliczyć, ale to była fortuna. I zjeżdżały wozami do Tarnowa. Wyobraźcie sobie... Panie panu słowo dla orientacji o sile nabywczej. Złote reński to były 2 korony, odpowiednik na złoty reński, a siła nabywcza korony była taka, że trochę później, kiedy już inflacja miała miejsce, 100 kg pszenicy na tarnowskiej targowicy, czyli na wolnym rynku, kosztowało 16-18 koron. A więc, a jak 5 tysięcy złotych reński, czyli 10 tysięcy koron, z poprawką na inną wartość pieniądza, to był olbrzymia kasa dzisiejszym językiem mówi. Więc chłopi po prostu wozami zwozili i mówiło się, że krakowska spłynęła krwią tam pod cyrkułem. Proszę państwa, krwią po prostu szlachty zabitej na tych wozach i często konającej na tych wozach. Następna sprawa to właśnie też to powstanie krakowskie jest tak jakby przyczyną tego wszystkiego. Bo ten pan idąc do tego chłopa, on mu tłumaczył, że chcemy was wyzwolić, chcemy zrobić Polskę, chcemy pańszczyznę znieść. Ale chłopi w to nie wierzyli, bo wiele razy już w historii zdarzały się te powstania. Tak naprawdę jedyny wcześniej taki udział prawdziwych chłopów to było powstanie kościuszkowskie. I to było bardzo, bardzo, bardzo dawno, to pokolenie wstecz, kiedy to pokolenie, które już zabijało, nie pamiętało tych rzeczy. Następna sprawa, rabacja i wydarzenia poprzedzające w samej naszej gminie. No tutaj dużo mówiliśmy, jak to wyglądało wszystko, a w naszej gminie przed rabacją były aresztowania tej szlachty. I tu był jeden z większych tych ośrodków konspiracyjnych. I wszystko rozegrało się przede wszystkim przez tych panów Karola Semetkowskiego i Franciszka Gumińskiego. I tutaj mieli ciężkie zadanie. Semetkowski to był mandatariusz lub tak. Dokładnie. I tu było dosyć utrudnione zadanie, ponieważ w Rylicach i w Tuchowie były oddziały dwa szwoleżerów austriackich. To był oddział lekkiej konnicy. No i co jest ciekawe, no bardzo szybko ten spisek wykryto. No i tak jak jest tu napisane, że 10 lutego już został wykryty. A do urzędu tarnowskiego odpowiedzieli Żydzi, ponieważ ci właśnie chodzący tu spiskowcy, mówiący o tej rabacji, że będą panowie zabijać chłopów, usłyszeli również Żydzi, że będą Żydów zabijać panowie. No i przestraszyli się Żydzi, no i poszli do tego cyrkułu tarnowskiego i niestety tak to wyszło, że zostali uwięzieni ci panowie. Poza tym 4 jeszcze poza nimi. Następna sprawa. Zaraz właśnie po tym, 11 lutego, kolejne aresztowania i tragiczny los Franciszka Gumińskiego. I 29 lutego 1946 pojechał właśnie do Błaszkowej i tam chłopi aresztowali jego z bratem oraz 3 synami. Większość tych później, która została i tak wypuszczonych z tego cyrkułu, została i tak zabita przez chłopów, tych spiskowców. Tak jak Onufry Oraczewski, złapany przez oddział szwoleżerów w Jonie Dworze Usozańskiego, no oni wszyscy trafili do więzienia. I sama rabacja w Rylicach. Bardzo mocne żniwo w gminie zebrała w Lubczy. Tam podzielili się Czaplińskiego, zabili księdza Zarębskiego, Sołtysa. No i to właśnie były te osoby, które wymagały na chłopach, żeby pracowali. No i często właśnie one, te osoby najczęściej ginęły w tej rabacji.
Inna sprawa miała się ze Stefanem Leśniowskim. Dwór w Ryglicach miał bardzo dobry kontrakt z władzami austriackimi i z tego też powodu hrabia Stefan Leśniowski wraz z rodziną został wywieziony do Tarnowa przez tych szwoleżerów, którzy tutaj w Ryglicach byli. I dlatego ten dwór tutaj, mieszkańcy tego dworu ocaleli. Oni później wrócili, no i do końca w Ryglicach zostali i zostali pochowani na kaplicy, którą widzieliśmy wcześniej na cmentarzu. Następna sprawa. Bardzo mocno gromada Andrzeja Zająca w Ryglicach działała. To był taki chłop rzeczywiście, który bez wykształcenia, taki, który szalał, jak wcześniej pan Jan wspominał. No. To byli tacy właśnie chłopi. No i ksiądz Zaręba chciał uchronić tutaj Ludwika Stańczykiewicza i innych, no ale to się niestety nie udało. I ci chłopi tutaj dołapali. I ta banda, która tutaj przybyła, w większości z Czemesnej do Ryglic, też z Zalasowej była część. No i oczywiście tutaj z Ryglic było tylko trzech. Ponieważ tak jak wcześniej pan Jan wspomniał, tu była ta szkoła w Ryglicach. Inne ofiary mordy. Proszę zobaczyć, ile było tych rzeczywiście ofiar. Jest to Kowalowa, jest to Lubcza, jest to właśnie Ryglice, Zalasowa. I też co do samej Zalasowej, według relacji właśnie księdza Piotra Paszyka, no cóż, przybyli chłopi przede wszystkim z Czemesnej. No i ta grupa przybyła do Jakubowskiego. Oni, profesora Jakubowskiego, starszego już człowieka, wywlekli z dworu, pobili bardzo mocno i później w Czemesnej dobili go już na wozie. No a żonę jego z szóstką dzieci dotkliwie później wróciła grupa i również pobiła. I zrobiła to banda Stochmalów. Tak się nazywała ta banda. To był ojciec wraz z synem. Ci Stochmalowie z Czemesny. Oni właśnie pobili tych szlachciców z dworów Zalasowych. Czemesna to była najbardziej endecka wieś potem w powiecie tarnowskim. A powiedzenie, że Stonka dziki i Stochmolici to są trzy plagi ryglickie, było bardzo długo, jeszcze 100 lat później. No, że ci Stochmalowie zasłużyli się w taki na Ryglic niezbyt przyjemny za Zalasowy sposób. I Michał Witalis, tak jak tutaj wspominaliśmy, on, proszę państwa, był 19-letnim wójtem Bistuszowej. Z zawodu był stolarzem. To był genialny człowiek. Taki człowiek tutaj w okolicach zdarza się raz na set lat. Proszę państwa, ten człowiek podczas rabacji zebrał chłopów do dworu, kazał ubić świniaka, wytoczyć stertę ziemniaków oraz wytoczyć beczkę wina, rozkopać stertę ziemniaków, ucztować i kazał chłopom pilnować, żeby inni chłopi nie przyszli i nie ubili Bosowskiej i nikogo w miejscowości nie zabijali. No i rzeczywiście chłopi tak zrobili, bardzo był on szanowany, ten Michał Witalis. No i mało tego, on ukrył w kadzi tych bosowskich, ale co ciekawe, ci bosowcy, gdyby nie oni, nie mieliby dzisiaj takich bohaterów jak z oddziału Regina II Zdzisław Bosowski PS Kajeta. To jest już historia II wojny światowej, ale to był potomek tych bosowskich, których Michał Witalis kiedyś wcześniej uchronił. I ten wspaniały człowiek dowodził oddziałem partyzanckim w lasach tutaj naszego pasma Brzanki i zginął w Dąbrach, gdzie możecie pomnik kiedyś pojechać sobie wszyscy zobaczyć. No. Też tragiczna historia, ale gdyby nie on, to takiego dowódcy z batalionu Barbara, konkretnie oddziału Regina II, kiedyś by nie było. I według pewnych źródeł uratował również, do których ja dotarłem niedawno, Witalis, synów właściciela w majątku na Kozłowie, Richtera, Andrzeja, Juliana i Ferdynanda. No jest to rzecz do zbadania, ale z pewnością bardzo interesująca i możliwe, że prawdziwa. Ponoć wywiózł ich wozem do, powiedział, że wywozi ich wozem do cyrkułu tarnowskiego chłopom, jak to chłopi często do tego cyrkułu właśnie tych szlachciców wywozili. Oczywiście skłamał, on ich przechował, no i zachowali się ci Richterowie. Co się działo później? Po rabacji. Wielki głód, wielkie choroby, rozprzestrzeniła się w 1947 cholera.
Co zrobił Michał Witalis? Sprowadził do siebie lekarza, przechował go w swoim mieszkaniu i ten lekarz leczył podczas cholery tych ludzi. No, był to genialny człowiek na tamte czasy, ten Michał Witalis. I co ciekawe, kariera jego nabrała zawrotnego tempa. W 1865 został posłem na Sejm Wiedeński. On potem był jeszcze raz posłem i co ciekawe, chłop z naszej gminy wygrał ze hrabią Sanguszka w Tarnowie w wyborach. To jest niesamowity ewenement tutaj. I ten Michał Witalis nie zapomniał o naszych miejscowościach, fundował wiele rzeczy, między innymi jak będziecie kiedyś w kościele w Ryglicach, przypatrzcie się na ambonę, tam te figury, które się znajdują, są ponoć jego fundacji, na tej ambonie. Zafundował również dwie ławki i baldachim. Nie zapominał o miejscowości, zafundował też kapliczkę bistuszowej i ponownie otworzył szkołę. Zmarł 20 marca 1888 roku. Cześć jego pamięci. Ciekawostki z Rabacji. Chwalebna postawa Witalisa nie była jedyna. Tutaj właśnie świetnie pan Jan Herda wspomniał, że właśnie pani Celina Dębicka została ocalona przez chłopów w Buchcicach. Józef Siwak, wujek ją uratował. Tak, dokładnie. I oni, słuchajcie, chłopi przeciwstawili się innym chłopom, którzy przyszli z Piotrkowi z Łowczowa Garbku oraz później jeszcze przybyła kolejna grupa z Myślnej Opackiej. I ona przetrwała tę Celina. Później trafiła do więzienia za konspirację, ale powróciła z powrotem do dworu. Wystawiła taką kapliczkę, która stoi do dzisiaj w Wotum Dziękczynnym. No i przetrwała, dzięki właśnie chłopom. Inne ciekawostki co do Rabacji. W Szerzynach była niesamowita historia, słuchajcie. W Szerzynach chłopi, tutaj ta ciemnota chłopska, no niestety trzeba o tym powiedzieć, miała ogromne piętno, odcisnęła na tym wydarzeniu, ponieważ chłopi, którzy przybyli do szerzyńskiego dworu rabować go, niszczyli po prostu wszystko, ale zauważyli obraz szlachcianki, która miała bujną czuprynę, taką białą, jak dawniej to perułki były, no i wymyślili sobie, że to pewnie Matka Boska. Zanieśli ten obraz, powiesili w kościele. Tak, również wzięli jakiś gobelin i też uznali, że pewnie przedstawia Matkę Boską. I to są jedyne rzeczy, które przetrwały z tego dworu, a co ciekawe, w tym dworze były przechowywane rzeczy i zgromadzone Jana Kochanowskiego. To pewnie już się uczyliście i na polskim, i na historii. Jan Kochanowski z Czarnolasu, zachowały się tylko te dwie rzeczy. Następna sprawa, makabryczny proceder. Jeden z chłopów kupował z Kieranowic konkretnie trupy szlachciców i zawoził do cyrkułu tarnowskiego. Tak, żeby dostawać pieniądze od tego właśnie Breyna. No, zauważyły to władze austriackie, no i zamknęły jego w więzieniu. Tak, taki przedsiębiorca. Podczas Rabacji dochodziło naprawdę do strasznych procederów. W Chojniku... na ostatniej usłudze. No, dokładnie. I w Chojniku chłopi na przykład nabili właściciela dworu na widło i podrzucali jego ciało do góry. W Bistuszowej przecięli piłą szlachcica. Grupa Szczemięstej wyłupiła oczy Ignacemu Kozłowskiemu i Feliksowi Jakubowskiemu temu z Zalasowej przed odwiesieniem do cyrkułu. Także straszne rzeczy ci chłopi podczas tej rabacji też robili. I skutki rabacji. Zabitych 1100 osób, 750 w cyrkule tarnowskim. Aresztowanie 600 około osób. Zniszczono 440 dworów i folwarków, 89%, 149 na ziemi tarnowskiej. Nieobsiane pola na dworach, folwarkach leżały odłogiem. Głód, choroby, zaraza, tak jak wspomniałem wcześniej, później cholera. Przypadki ludożerstwa się pojawiły, co ciekawe. Bardzo dobrze opisuje wiele książek tutaj o tym. W Buchcicach pojawił się przypadek ludożerstwa. W Ryglicach u nas pojawił się przypadek ludożerstwa, gdzie matka wyciągnęła mózg swojego dziecka i jadła razem z innymi dziećmi. Makabryczne. Ale prawdziwa historia. Kroniki na przykład w Porębie Radnej podają, że ludzie doszli do takiego głodu, że jedli praktycznie wszystko. Nawet koty i psy.
w Siemiechowie z 1300 ludzi pozostało 580 po zarazach, po cholerach późniejszych. Samych ślubów dla przykładu w Tuchowie było 13 w 1847, tyle co przez całe dziesięciolecie. No i co zrobił rząd austriacki? Owszem, zareagował, ale zareagował za późno na to wszystko. Zaczęto organizować oddziały, ale przykładowo przy pacyfikacjach często chłopi się mimo to sprzeciwiali. Mimo to dalej nie chcieli robić w tych folwarkach. Siedlisko.